Miasto od lat prowadzi rozmowy z Agencją Mienia Wojskowego, do której należy teren zielony między dwoma osiedlami, dotyczące jego przekazania. I jak się wczoraj dowiedzieliśmy, jest już realny termin, kiedy może to nastąpić. Jest mi niezmiernie miło Państwa poinformować, że jesteśmy po pierwszym takim roboczym spotkaniu, choć rozmowy trwały już od kilku tygodni, po pierwszym roboczym spotkaniu dotyczącym przekazania tego terenu, który widać za moimi plecami, czyli 12 hektarów zieleni parkowej, bo taki jest ten teren opisany w planie zagospodarowania przestrzennego miastu Kołobrzeg. Te rozmowy będą jeszcze trwały jakiś czas. My dzisiaj z panem generałem rozmawialiśmy i rozważaliśmy różne warianty i różne modele podpisania porozumienia. O szczegółach poinformujemy wszystkich Państwa, jak zakończą się te prace, ponieważ jest to współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej, z wojskiem, więc nie wszystkie szczegóły mogę Państwu dzisiaj podać. Potwierdzam, że od kilku tygodni, nawet można powiedzieć od początku roku, trwają prace polegające na to, żeby wypracować model przekazania terenu do miasta Kołobrzeg przez Agencję Mienia Wojskowego, bo teren jest po byłej jednostce wojskowej. Teren powinien zostać przekazany miastu jeszcze w tym roku, a ma tam powstać Park Południe. Czyli teren rekreacyjny, 12 hektarów przepięknego terenu, usytuowanego pomiędzy dwoma dynamicznie rozwijającymi się osiedlami, gdzie żyje mnóstwo ludzi z dziećmi, gdzie chcą ci młodzi kołobrzeżanie po prostu mieć teren do aktywnego spędzania wolnego czasu. Na tę chwilę wiadomo, że są wypracowane dwa modele porozumienia. Więcej szczegółów poznamy w maju.